Uwaga, uwaga! Na kanał Karolka właśnie wjechał nowy odcinek ze Slime Ranchera, także zostaw mistrzowską łapeczkę i miłego oglądania! Hello! Nie musicie mi dziękować, wiem, że... Czemu jesteś taki przerażony? Przyjacielu! Nic się nie bój! Dobra! Cześć, mi się wydaje was bardzo serdecznie, z tej strony Karolek 95, no moje uszanowanko dzisiejsze i bardzo serdecznie witam was w sumie na kanale, no i doczekaliście się, mamy odcinek ze Slime Ranchera, czyli giereczki, na którą no bardzo długo czekaliście, zresztą ja też chciałem już wreszcie ją nagrać, także wiecie, doszedł nowy update i wraz z nowym update'em ja do tej giereczki wracam. Słuchajcie, zróbmy coś takiego, że faktycznie pojedziemy z takim maratonem, bo w gierce wyszło bardzo dużo rzeczy, które będę wam pokazywał w sumie dzisiaj na odcinku, odblokujemy sobie również jedną krainę i co 20 tysięcy łapeczek będzie pojawiał się kolejny odcinek. Także już teraz zostawcie łapeczkę, jeżeli macie kumpli, którzy również oglądają u mnie Slime Ranchera, podeślijcie im to, niech zostawią też swoją łapeczkę i obejrzą film. No i jeżeli będzie 20 tysięcy łapeczek, to jedziemy z kolejnymi odcinkami szybciutko wrzucanymi na kanał. Moi drodzy, to w sumie tyle wstępem początku, a ja zapraszam was do odcinka mistrzowskiej! Słuchajcie, zróbmy coś takiego. Okej, więc moi drodzy, ja wam na wstępie pokażę mniej więcej co się pozmieniało, bo troszeczkę się pozmieniało, troszkę spadły honej plorty. No tak, no dobrze, to ja sobie może mimo wszystko wymienię. I już mam ponad 3000 mamony. Słuchajcie, mam też mint mango, oczywiście tutaj pewnie widzicie, pozbyłem się boom slimów, one mi były totalnie niepotrzebne. Strasznie w ogóle zamulały, strasznie rozwalały mi jakość nagrań i strasznie też spadały FPS-y, bo one co chwila wybuchają. One są w ogóle tak niepoukładane czasem jak dupa naruciaka, która nie umie usiedzieć w miejscu. Wszystko rozwala, także te slimy były tak samo durnie, postanowiłem, że z nich rezygnuję. Słuchajcie, mam mint mango i oczywiście mogę te miodowe nakarmić, to jest ich ulubiony przysmak, także dowiedziałem się tego dzięki waszym radom, że tutaj miodowe jedzą te mint mango i dają oczywiście plorty, dają tych plortów dwa razy więcej, czyli dają po dwa plorty. Czekajcie, sobie te wszystkie plorty pozbieram. Okej, to wszystko, te slimki oczywiście wpuszczę jeszcze raz do naszej zagrody, ja pójdę sprzedać oczywiście honej plorty i słuchajcie, wybierzemy się do nowej krainy, to może być bardzo fajna przygoda. Mamy 3,5 tysiąca kasiory, no jest naprawdę dużo i mamy do wyboru dwie krainy, jedna to się nazywa chyba Grotto i to jest... Tak, to jest ta kraina, Grotto. The dark and gloomy cavern above the sea, like the first chapter novel of yours. Czyli to jest taka mroczniejsza kraina za 1795, ale mamy też drugą krainę. Dzisiaj prawdopodobnie chyba tą krainę wybiorę. I ona polega na Overgrowth. The ranch varies on wild side. Czyli to jest na dzikiej stronie powiększone własne rancho, więc wydaje mi się, że będę mógł tutaj pakowywać wiele więcej rzeczy. I ja może sobie purchase zrobię od razu i od razu to kupię. Dobra, czyli odblokowaliśmy Overgrowth'a i ja się może od razu tam przejdę i zobaczę co ciekawego. Czaj się. Po tej stronie. O, na pewno tam nie chce iść. Tutaj, słuchajcie, mamy kurę. Czyli na... I tak, czyli to jest powiększona po prostu farma. O, jak dobrze. O, jak fajnie. Mamy trochę kur. Te kury sobie od razu trochę pozbieram. Ja z tego co wiem, jadły je te boom slimy, także z nich mogłem korzystać. Natomiast, o, i tutaj nas przenosi. Aż tutaj. O, cholercia. Czyli to troszkę takie ułatwienie dla nas. No dobra, to czekajcie, mimo wszystko ja sobie pozbieram może plorty i po drodze akurat je sprzedam i wrócę. No co mi robisz? Mamy oczywiście godzinę 10 dopiero dnia 12, także słuchajcie, dzień się dopiero zaczął. Możemy tutaj wymyślić bardzo, ale to bardzo dużo rzeczy. Przede wszystkim co będziemy dzisiaj robić? No przede wszystkim co będziemy robić? Oblokujemy sobie rejnę, którą mieliśmy blokować. O kurde, chciałem to rozwalić i nie pykło. Czekajcie, dobra, skrzynka, a tu w niej kura. Nic fajnego, co nie. Dobra, to zwykłe kury pozbieram, zaniosę je po prostu na farmę. Tutaj plorty też pozbieram, te różowe. Ja wiem, że one nie chodzą za jakieś nie wiadomo jakie sumy. Natomiast... Ojojoj. Posuń się, synu. Posuń się. Ej, przeszkadzasz mi, powiedziałem. Nie, no co za... No mógłbyś się posunąć. Jezus Maria, nie wiedziałem, że to będzie takie wybuchowe. Tu nam działa. Oj, kolejna skrzyneczka. No i to mi się bardzo podoba. A tutaj mamy... Kolejne dwie kury, to są jakieś Elder Rosto prawdopodobnie, albo jakieś Elder Heny. No nic, nie będę ich zbierał, w każdym razie, słuchajcie, ja mam nadzieję, że też tęskniliście się za Slime Rancherem, tak samo jak ja. Trochę się na razie nagadałem, a nic specjalnego nie zwiedziliśmy, także już idziemy zwiedzać. Sobie tylko zbieram wszystkie plorty, wrócę na farmę. Odblokowałem sobie nową farmę i tam będę mógł zamykać slimy. Na pewno tam te boom slimy zamknę, bo o, jednak jest 40, to już chyba wszystko. Dobra, to wracam. Ja sobie to wszystko posprzedaję, no są za 5, czyli za 40 będę miał około 200 zł, tylko to nie jest jakoś specjalnie dużo, natomiast tak się przyda. I jeszcze ta biplorty sobie sprzedamy, czyli z tych szarych Zimmermanów, one też nie są jakieś niesamowicie drogie, chyba za 22 to są te, prawdopodobnie tak, no, czyli w miarę się opłaca. Kury oczywiście do zagrody, bo tutaj zagrodno, zobaczcie ile tego jest i one już się kurde starzeją, więc wypadałoby nakarmić boom slimy, czyli musiałbym pozbierać trochę boom slimów. A, o, jeszcze kurczaczka zapomniałem. Kurde, gdzież bym kurczaczka nie zostawił? Okej, moi drodzy, więc lecimy sobie odblokować tę krainę, czyli Grotto. Kraina Grotto nam będzie trochę straszna, mam nadzieję, że nie będziemy się tego przepraszam, bali, oczywiście odblokowanko. No i jesteśmy, czyli schodzimy do jaskini. Uuu, no tu się może dziać. Ojojoj, dlaczego tu jest tak ciemno?
Proszę państwa, co to za grzyby? Ich nie mogę zbierać? No niestety nie. Ej, to jest... I tutaj kolejna farma! Znaczy kolejne dwa miejsca na położenie farmy. Jezus, jak ja się cieszę, ta gra naprawdę sprawia tyle frajdy i tyle radości. Dobra, tutaj mogę pójść w sumie dalej. I to miejsce doprowadzi, tylko że jest bardzo ciemno. I tutaj jesteśmy na zewnątrz. A, i tutaj się przenoszę, pewnie do naszej... A, czegoś, do czegoś, czego jeszcze nie odblokowałem. No dobra, ile odblokowałem? W sumie dwa miejsca. I w tych dwóch miejscach mamy mnóstwo miejsca na farmę i na kury nowe i tak dalej, słuchajcie, poczekajcie. Wybudowanie tego kosztowało prawdopodobnie 250, tak. Ale oczywiście wszystko ma swoją cenę, silosy są oczywiście droższe, pondy też. A miejsce na to, żeby przechowywać slimy jest w takiej samej cenie, czyli 250. No czyli będziemy musieli sobie, rzecz biorąc, jeszcze troszeczkę pozbierać. Dobra, odblokowaliśmy dwie strony, wow! To jest naprawdę dobrze, już mieliśmy dużo kasiory, czyli dwie strony są odblokowane i teraz będziemy zbierać trochę kasy, żeby móc wybudować się. Oczywiście w komentarzach możecie pisać, bo to w tym odcinku jeszcze nie nastąpi, ale z której strony budować farmy? Czy budować oczywiście w tej jaskini, w tym grotto, czy może budować jednak po tej stronie i na takim spokojnym wybiegu, w którym czasem respią się kury, budować swoją dalszą farmę. To ja może pozbieram sobie troszeczkę marcheweczek. Pojedzcie sobie na spokojnie, a w międzyczasie jak wy już zjecie i dacie mi to, co lubię najbardziej, czyli coś, co da mi pieniądze prawdopodobnie. One pojadły, tak? No okej, okay. Czyli wbijam się tutaj, porywam wszystkich, prawie umieram, 120 życia. Jezu, ja nie wiedziałem, że to jest takie agresywne. Są te małe skunksy, to są chyba wieczorki, już nie pamiętam. Slimy zostawiamy, oni nam dali oczywiście plorty. Ja sobie te plorty wymienię na szybko, już przy okazji zobaczę, ile te plorty kosztują, czy opłaca się je zbierać. 13, troszkę mało, ale dobra, to nie ma tam szału. Czekajcie, czy możemy sobie coś zupgrade'ować za 750? Nie, na to mi też nie starczy. A tutaj water tank, czyli zwiększenie pojemności na wodę, albo dodanie slota osobnego na wodę. No dobra, w każdym razie, troszkę odcinka minęło, a my wybieramy się na przygodę. Ale żeby nie lecieć tak daleko, to oczywiście skorzystam z tej lokacji, czyli wbiegam w sumie tutaj i przenosi mnie od razu do miejsca pod tamtą krainą. Czy to było tutaj? Tak, chyba to było tutaj. No tak, przy okazji kury. Ja tego może teraz nie będę zbierał i to jest, moi drodzy, tam. Zobaczcie, ile kur. No fajnie, podoba mi się to. Trochę marchewek, to jest kury. I my od razu, moi drodzy, jesteśmy aż tutaj i możemy przejść na most. Świetna lokacja i świetne przeniesienie. Bardzo mi się to podoba, bardzo dobrze, że odblokowałem te krainy za 1750. No bo przeniesienie w to miejsce jest na pewno jakimś ułatwieniem, niewątpliwie. Jest ułatwieniem. Czekajcie, się napiję, bo strasznie dużo gadam. To jest bardzo fajna, chillowa seria, moi drodzy. Ze Slime Ranchera. Wyobraźcie sobie, że ja też czasami piję i jak już piję... Szedłem bokiem, prawie spadłem. Wyobraźcie sobie, że też jestem człowiekiem i czasem potrzebuję, że tak powiem, załyczyć, zamoczyć swoje usta i troszeczkę nawilżyć gardło, żeby nie gadać, no bo ja naprawdę dużo gadam. Nie wiem, po prostu zapalam grę i faktycznie jest coś takiego, dopada mnie taki sposób prowadzenia tych let's playów. Ja w rzeczywistości jestem może troszeczkę spokojniejszym człowiekiem, natomiast jeśli odpalam grę, czuję się naprawdę swoje. To, że te szary naprawdę pozbieram dużo, bo one były za 20 ileś. Także bomba, to mi się bardzo podoba, pozbieram jak najwięcej. Dlaczego tylko 11? Naprawdę tylko 11? Tego było więcej. Czemu one mi wpadają pod celownik, to tylko nigdy nie zrozumiem. Kurczaczki będę zbierał. Aha, już nie mogę. Dobra. To marchewki wyrzucę, marchewek nie potrzebuję, pogofrucy tak samo. Te pozbieram, bo one są naprawdę drogocenne. Nie pamiętam już za ile, ale około 20 kilku kosztują. Dobra, jeszcze te 3. No i dobra, no i co, słuchajcie, co można robić w odcinkach ze Slim Ranchera? Przede wszystkim piszcie mi, co chcecie robić w następnych odcinkach, bo troszeczkę ta gierka, no czasami się wyczerpuje, czasami nie do końca wiemy już, co chcę, żeby robić, albo co mam robić dalej. Także jeżeli macie jakieś ciekawe pomysły, jak wyprowadzić tę serię, na pewno będę unikał tych ziomeczków. One są agresywne i ciągle chcą mnie zeżreć. Nie, miodowych nie będę dzisiaj zbierał, wyjątkowo, bo one są za 23. To już nawet te zwykłe z boom slimów są za tyle. No i co, ja bym wypadałoby, żebym pozbierał właśnie boom slimy. Tylko, żeby one były małe. No właśnie, a ich tu nie ma. Zobaczcie, ich tu normalnie nie ma. O, skrzyneczka. Także ona się przyda, rozwalę ją od razu i może będzie coś ciekawego. No tylko marchewki, to lipa. I tutaj widzę mint mango. Miętowe mango. To jest niesamowity przysmak miodowych slimów. Dobra, ja pitam stąd, okej. No to kasiory trochę będzie. Tutaj będą różowe. One się strasznie na mnie gniewają, zobaczcie. One są po prostu złe na mnie. Dobrze, że do mnie teraz nie podchodzą, bo wybuchają. I one... Puść mnie. Miętowe mango. Ja sobie te miętowe mango niedługo pozbieram. Bo miodowe uwielbiają to, jak już mówiłem. To jest ich przysmak. Niedawno dopiero się tego dowiedziałem, że przysmakiem miodowych jest miętowe mango. Miodowe, miętowe. Bardzo podobnie brzmi. Ale znaczy oczywiście coś innego, czyli miodowe mango. Miodowe mango, znowu powiedziałem, się zamyśliłem, bo już się kurde ściemnia. Pyk, idź stąd. Patrzcie, wyrzuciłem go. Może to też jest na nie... Idź sobie stąd. To jest na nie sposób pewnie, żeby wyrzucać je do wody, tak? Synu, umierasz? Zabiłem go, wrzuciłem do wody, ale jestem świnią. Nie, w sumie on jest gorszą świnią. Dobra, moi drodzy, no bardzo mało czerwonych slimów, to mi się strasznie nie podoba, no ale co mogę zrobić?
Co ja biedny mogę zrobić? Kurnie będę zbierał, miodowych na razie nie chcę, mam tylko 4 boom slimy. One są za 22 i też są w miarę drogocenne na chwilę obecną, jak na tamte slimy, które miałem, już mogłem mieć w sumie od początku. No to, to była fajna cena za nie, okej, mamy godzinę 6 i wstajemy i zobaczmy, zaryzykowałem, czy mi się opłaciło. Opłaciło się za 27, ale spadły miodowe, no i spoczko. Dobra, to sprzedaję boom plorty i będziemy mieli trochę kasy na upgrade. Okej, budujemy sobie korala i wprowadzę tutaj boom slimy, niech one się tutaj, wiecie... ewoluują. Okej, ja nie miałem oczywiście nic złego na myśli, nie wiem jak one się rozwijają, na pewno przez jedzenie czegoś. O Jezus Maria, ile kur... Dobra, smacznego. Smacznego. Strasznie mi się to podoba, naprawdę, gierka rozwinęła się do tego stopnia, że jest naprawdę ciekawa. Już na początku była w miarę ciekawa, no zobaczcie ta farma, naprawdę wygląda imponująco. Tam mam jeden pusty prawdopodobnie, tak, bo te wszystkie szare gdzieś tam zostały zabrane i poumierały. Ja nie chcę o tym mówić głośno, bo to oczywiście poza nagraniem, no zaniedbałem trochę, zaniedbałem paru wczaków. Nie uciekasz, tutaj wchodzisz, synu. Patrzcie, ty, co ja ślepy jestem. Pyk, pyk. No i dobra. I mamy 1370, więc ja sobie coś zupgrade'uję na ten czas. Może w sumie power core'a i tego tank boostera. Najpierw tank booster i oczywiście braknie mi pewnie 50. No tak, walcie się wszyscy na pysk. Atakuj! Co atakujesz, syn? Dobra. Kurde, brakuje mi jednej marchewki. O, no to może za pomocą marchewek. Sajosa nie. Silosa właściwie. No Sajos, ja to mówię, kurwa, jak firma kosmetyku. Nieważne. Zbierajmy jeszcze, tutaj widzę jeden. O, udało się? To się udało, nieważne, w każdym razie dobra. Pojedli sobie, troszkę marchewek rozdałem. Tutaj nie leżą żadne plorty, sprzedam to i jeszcze zupgrade'ujemy sobie tą drugą rzecz. O, akurat 650, no to jest przeznaczenie. Moi drodzy, to jest przeznaczenie i upgrade'ujemy sobie. O, to jest 100 droższe, ale będę miał 250 życia. To mi się przyda, z 200 na 250 jest spoko. Dobra, power core'a, upgrade. No i teraz będzie około 200, wydaje mi się, energii, albo 180, 200, dokładnie nawet 200 i 200 życia, no i spoko. To będzie, moi drodzy, ostatnia eskapada na dzisiaj. Odcinki, myślę, około 20-minutowe, będą się strasznie wam podobać. Ja przypominam, że jeżeli będzie 20 tysięcy łapeczek pod filmem, to od razu wrzucam kolejny odcinek ze Slim Ranchera, nieważne jaki to jest dzień tygodnia. Ja wiem, że jesteście przyzwyczajeni, że to są wtorki i czwartki, natomiast tak jak mówię, 20 tysięcy łapeczek i ja wiem, że oglądacie tę serię, bo serię prowadzi się bardzo przyjemnie i to nie tylko ze Slim Ranchera, ogólnie serię. Wiecie, tutaj nie ma, wiecie, jakoś specjalnie dużo do montowania, można się na spokojnie skupić na rozgrywce. Między innymi też wiem na spokojnie, co mówię. Nie oszukujmy się, że gra polega na niczym innym jak na hodowli i zbieraniu, także tak to wygląda. Coś powiem. Właź do wody. No i elegancko. Tak się postępuje z tymi brzydkimi slimami, które chcą wszystkich atakować. No po prostu wrzuca się je do wody i umierają. Lepsze jakbym wziął te czerwone zamiast tabi plortów, bo cena jest bardzo podobna. Tak jest więcej, tak, wydaje mi się, że wezmę... Właśnie zjadł go. To jest świństwo, naprawdę, to jest świństwo, że wyrzuciłem te plorty. Co, jecie? I wszystkie czerwone plorty zniknęły, tak? Holy motherfucker. Nie, no tu widzę dwa jakieś plorty, dobra. Wydaje mi się, że te dwa jeszcze jakoś niedługo znajdę za chwileczkę. Tutaj będą te różowe, które mnie blokują. A! One są groźne, naprawdę się ich boję czasami. Bo one strasznie dużo życia zebrały. Zobaczcie, jak tutaj jest pięknie, dodali takie kwiaty. Mi się strasznie podoba, bo widać, że gra rozwija się nie tylko pod względem fizyki i silnika. Ale zostaw miętowy! Miodowy gnomie śmierdzący. O, skrzynka. Nie boję się ciebie. Kurde, nie trafiłem. O, i tutaj kura. Świetnie. Za pomocą tej kury mogę zwojować świat. Idź stąd. O, wystrzeliłem go. Jeszcze jeden tu był, nie? Powiedziałem. Jak mogę się go... Idź stąd. Jeszcze jeden? O, wystrzeliłem. To jest najlepszy sposób. Bierzesz go, mówisz idź stąd. Patrz i poleciał i go nie ma, no i spoko. I kraina się uspokoiła. W jaskini będziemy hodować niebieskie, bo one też dają plorty. Jestem strasznie ich ciekawy, bo jeszcze ich nie zbierałem. A wydają się naprawdę przyjazne i fajne slimy, nie robiące krzywdy. Także z nimi mógłbym się jakoś puść. Patrzcie, musiał zjeść. Nie, no to w wodzie to easy powinni... No i poproszę bardzo. Nie musicie mi dziękować, wiem, że... Czemu jesteś taki przerażony, przyjacielu? Nic się nie bój. Dobra, nie krzywdź. Proszę pana, mówiłem, proszę sobie stąd iść. Zobaczcie, już się nie boicie? Już jest spokojnie? O, no i super, dobra. Dobra, słuchajcie, marcheweczki pozbierane, miętowe mango pozbierane, trochę plortów pozbierane, wracamy na farmę, ja sobie to wszystko posprzedaję. Idziemy do miodowych, proszę bardzo. Niamciu i trzy tutaj, żeby tamtych nie faworyzować. Bijcie się o to. No bijcie się o to, bijcie. Bijcie, ale to też lubicie, nie? Dobra. I tu trzy będą jeszcze.
Okej, zaraz sobie to zbieram. Najpierw odkładam boom slimy. Po 6 będzie na razie. Bo troszeczkę się boję, że będą mi tu wylatywać, potem będę je musiał zbierać, a to jest naprawdę pokaźnych rozmiarów jaskinia. Więc będę sobie mógł na spokojnie rozdzielić wszystko, gdzie ma być ogród, gdzie ma być woda. No i dobra, i teraz na spokojnie zbieranie honej plortów. Okej, bez faworyzacji. Tutaj mi wszystko oddaliście. Dobrze, bardzo mi się fajnie z wami współpracuje. I jeszcze tutaj. No i dają mi po 2. A ciekawe, czy duży dawałby mi więcej niż 2. Zadanie mu miętowego mango. No bo na przykład jak on jest duży i dałbym mu ulubiony przysmak, to może dałby jeszcze więcej albo coś ciekawszego. Na przykład złote, haha, no nie, no mogę się domyśleć, tylko w każdym razie. Dobra, tu była tendencja spadkowa, ale ja sobie to sprzedam i zaraz zobaczymy, ile będziemy mieli pieniędzy na przyszłe zakupy. 511, no i dobra, moi drodzy, to tyle. Moi drodzy, bardzo wam serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcineczka z oczywiście Slime Ranchera, to jest już Early Access 0.3.0b. Tutaj mamy farmę, której jeszcze nie ruszaliśmy, ale będziemy ją niedługo ruszać. Także bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcineczki się spodobał. Wejdźcie oczywiście na Facebooka, zróbcie to teraz. To się wysuwają takie notacje, możecie w nie spokojnie kliknąć i przenosi was na Facebook. Dużo teraz konkursów będzie, Facebook dostał weryfikację, już to mówiłem, wiem, ale będę przypominał, bo to jest dla mnie naprawdę bardzo ważne i nareszcie taka fajna wiadomość dla mnie. Adnotacje teraz powoli będą się suwały, ale nie zapomnijcie, że bo wejście jeszcze na Instagram i na koszuleczki, a koszuleczki już niedługo nowe wzory. Wiem, że to też mówię od jakiegoś czasu, ale sklep jest dopracowywany. Także tyle, żegnam się z wami serdecznym mistrzowskim okiem, do zobaczenia w Slime Rancherze na moim kanale. I piszcie dużo komentarzy, które by pomogły mi urozmaicić jakoś tę grę, czy nie wiem, czy chcecie, żebym wprowadził mody, jeżeli chcecie, to powiedzcie mniej więcej jak to zrobić, albo napiszcie na wiadomości prywatnej. Na pewno kogoś posłucham i ktoś coś ciekawego mi doradzi. Dzięki, mistrzowski okiem. Jeżeli ten mistrzowski odcinek spodobał ci się, on się spodobał. Zostaw łapę w górę i komentarz, a ja następnym razem. Bye.